dramat przeżywa Józek Szewczyk. Dokładnie. Prawda? Dramat, który się dał odczuć, no oczywiście nie tylko szatnia. Józek był bardzo popularnym i piłkarzem, szalenie życzliwym człowiekiem. Lubiliśmy go, prawda, w taki naturalny sposób, no, zjednywał sobie ludzi, tak. Pamiętam też jego dramat, kiedy wróciliśmy z tego przegranego, wcześniej odrobina radości, wygrywamy mecz z Atletico Bilbao u siebie 2-0, tam przegrywamy, tam się właśnie okazuje, że ten nasz Józek zaniemógł zdrowotnie, pojawiają się u niego problemy i pamiętam, jak w tunelu go witam przed meczem z Górnikiem Wałbrzych, bo to był nasz pierwszy rywal po meczu z Atletico. Idzie zmartwiony, z opuszczoną głową, podchodzę do niego, rozmawiamy, no i tam się okazuje, że coś się złego dzieje z naszym kochanym Józwem. No i Damian, wchodzisz w kolejnym sezonie, jesteś no, po prostu już, można powiedzieć, podstawowym zawodnikiem w drużynie trenera Wojciecha Łazarka. No i przychodzi ten sezon, który ja tak skróciłem, a ty to tak nazwałeś, jak nazwałeś. No i mamy przed sobą Mistrzostwo Polski i mamy Puchar Polski. Damian, ten czas w takiej pigułce, jakbyś tak odtworzył. Przede wszystkim wrócę jeszcze do pana trenera Łazarka i myślę, że te postępy, które robiłem i reprezentacja Polski, debiut w 1985 roku, rok przed Mistrzostwami Świata w Meksyku, no, w dużym stopniu mnie ukształtowały też piłkarsko, jeśli chodzi o zawodnika ligowego. Zawsze miałem pretensje, może niesłuszne, do trenera Łazarka, że tak wcześnie odszedł, bo po kolei następni trenerzy jakoś nie mogli sobie poradzić, nie wiem, no, chociaż z drugiej strony od tego momentu, bo przecież trener Łazarek był chyba bodajże 4 lata i najdłużej pracował przez ten okres czasu, to tych trenerów przeszedłem chyba, policzyłem sobie wczoraj z 12. I to nie było możliwości, żeby podnosić gdzieś tam umiejętności. Ale wrócę do, właśnie do pana trenera Łazarka, niesamowitego człowieka. I tak jak państwo ostatnio się zauważyliście z dobrym humorem, to opowiem jedną anegdotę właśnie, bo tutaj on słynął z tego, ale też w moim wykonaniu. Jest 83 rok. Runda jesienna, kończą się rozgrywki i dostajemy, to jest ten sezon 83-84, dostajemy wolne, miesiąc grudzień, czasy no, takie, jakie były, trudne. No to jadę do domu, pełna laba, miesiąc nic nie robię, gdzieś tam po drodze świniobicie u rodziców, no i się tam bardzo szeroko poszedłem. Wracam i no to trener Łazarek tak patrzy na mnie z taką aluzją, mówi tak: synuś, a ty co, psoły cię pogryzły? Nie zrozumiałem tej aluzji. Gdzie te pszczoły w styczniu, nie? Skąd się wzięły te pszczoły u niego? Dopiero później. Wiem, że tak, do czego zmierzam? Zmierzam do jakiegoś tam świadomości, której jeszcze wtedy nie mieliśmy. Dzisiaj na co dzień się to spotyka, jest tylu, taki sztab szeroki, współpracuje z pierwszym zespołem. Ja przyjechałem z nadwagą 4 kg, wyobraźcie sobie, że z tą nadwagą pracowałem przez 3 miesiące. No i opuchlizna zeszła. Opuchlizna zeszła po ciężkich bojach, z tym, że do jakiejś tam tej mojej dyspozycji dopiero wróciłem po gdzieś w granicach, a straciłem miejsce. Straciłem miejsce w pierwszym zespole na początku tych rozgrywek, dlatego że musiałem walczyć z tą nadwagą, prawda? To było dodatkowe obciążenie, mówię, i brak świadomości. Dopiero później się okazało, co to znaczy, gdzieś tam inaczej się prowadzić, prawda? Ale to nie było, żebyście państwo nie myśleli, że to było tam Cuba High. I coś jeszcze do tego, nie. No, miałem, zbyt młody byłem, żeby pewne rzeczy tam, inne używki brać. Pofolgowałem sobie z jedzeniem, także no tutaj takie... I anegdotka, jednocześnie taki czas nauki, prawda? Czas nauki. I ten sezon kończy się udanie, bo sięgamy po Mistrzostwo Polski. Mamy w perspektywie mecz o finał, Puchar Polski, przeciwnikiem Wisła Kraków, tak? No i
europejskie puchary. Damian, to może w ten okres jeszcze może wejdziemy na chwileczkę, a później już przejdziemy troszeczkę dalej, bo mówiłeś też o tych trenerach takich czy innych. Dobrze, to może Damian tak, skrócimy wszystko. Skróćmy ten dublet, tak? Dublet. Jesteśmy na etapie tych następnych szkoleniowców, nie udawało się. Były miejsca i czwarte, i siódme, faktycznie tak jak mówisz. I tutaj nagle okazuje się, że wczytujemy się też jako kibice czytający prasę, docierają różne informacje. Okazuje się, że miałeś też w tym czasie no, takie niebyle jakie propozycje składane przez inne kluby, tak? Zanim się powstał sukces, jeżeli chodzi o zdobycie Pucharu Polski za trenera Grzegorza Szerszonowicza i dalsza perspektywa pewnie dłuższego fragmentu naszego dzisiejszego spotkania, jeżeli chodzi o mecze pucharowe. Były takie propozycje, prawda, Damian? Niekoniecznie musiałeś grać w Lechu, a jednak zostałeś. Znaczy tak, no przede wszystkim czasy były takie, perspektywa wyjazdu na gdzieś tam za granicę i podpisanie zawodowego kontraktu, no była bardzo gdzieś tam odległa, bo to był wiek 28-30 lat. I ubolewam nad jedną rzeczą, bo praktycznie w tym 84 roku w Polsce zdobyłem wszystko. Rok później gramy taki puchar, nazywał się Puchar Lata. Gramy przeciwko IFK Göteborg, wygrywamy na wyjeździe bodajże 2-0. I okazuje się, że klub, a mam 21 lat, okazuje się, że klub Bochum jest mną zainteresowany. Jak doszło do czego, to się okazało, że po prostu nie ma takiej możliwości, żebym wyjechał. Za młody i inne czasy. To była pierwsza propozycja gdzieś tam już w wieku 20 lat. Można było, znaczy mógłbym wyjechać, ale przepisy nie pozwalały na to. Damian, były też propozycje z kraju, tak? Z klubów polskich. No tutaj była ta nieczysta propozycja ze strony Legii Warszawa. To się też myślę, że wiązało z tym, że debiutowałem, chociaż podobno obserwowali mnie przez ten cały okres 84 roku. I to, co powiedziałem, robiłem postępy. No i Legia wysłała tam parę razy tutaj swojego przedstawiciela, rozmawiał ze mną. Ja twardo twierdziłem, że nie ma takiej możliwości. Po pierwsze, przede wszystkim no, tutaj jestem Wielkopolaninem i tyle osiągnąłem z Lechem. Chcę coś jeszcze osiągnąć w pucharach, trochę więcej, a poza tym no taka perspektywa przejścia do wojska, wiadomo jak to wyglądało w Legii. Dużo zawodników dobrej klasy no poległo w Legii, to był trudny teren. Też dużo takich przychylnych osób mi odradzało pójście. Miałem półtora roku wojska odsłużonego w straży i temat gdzieś tam wygasł. Fajnie. To Damian, teraz tak, sezon 87-88, trenerem w Lechu jest taki sezon, bym powiedział, no nijaki, no bo w lidze nam idzie niespecjalnie, ale okazuje się, że sięgamy po Puchar Polski. Tym trenerem był pan Grzegorz Szerszenowicz, zresztą wyróżniony też jako jeden z tych, którzy otrzymywali medal na 90-lecie. Nie wiem, prywatnie spotkałeś się. Uścisnęliście sobie dłoń z panem trenerem Grzegorzem Szerszenowiczem. Do czego ktoś sugeruje, że przyczyniłem się do zwolnienia pana trenera Szerszenowicza? Tylko czy się przywitaliście? Tak się pytał. Tak, przywitaliśmy się. Fajnie. Miło wspominał ten czas. Miałem też przyjemność uściskać dłoń panu Grzegorzowi. Powiedział, nie sądził, że tak krótko popracuje w klubie. Wynik faktycznie w lidze nie był specjalny. No Puchar Polski zdobyty, no i okazuje się, że pan Grzegorz odchodzi, przychodzi pan Henryk Apostel, mamy europejskie puchary i wchodzimy w tematy europejskich pucharów. Damian, Flamurtari Flora to był pierwszy rywal, tak? W tym dwumeczu pierwszym pucharowym, no a później Barcelona, przy której na chwileczkę przystaniemy. Rozmawiałem z wami wielokrotnie, między innymi z Markiem Rzepką, opisywał mi takie, proszę państwa, ciekawe zdarzenie. Przyjeżdżają piłkarze Flamurtari na ten pierwszy mecz wygrany przez nas 3-2. No i przyjeżdżają rowerami, tak? Taka specyfika, tak sobie żyli ci ludzie. I tak Marek do mnie mówi, wiesz co, miałem duży szacunek do tych ludzi. Mierzą się w europejskich pucharach, są tak blisko jak my.
No my nie opływamy może w jakichś luksusach, no ale mechanicznymi rowerami już przyjeżdżamy, czyli samochodami. I mówi, duży szacunek miałem dla nich, a sam mecz to może Damian, ty powiedz, nie był za łatwy, ale przyczyniłeś się też walnie do tego, że no, schodziliśmy z boiska uratowani, to znaczy występowałeś w tym meczu, no i później był rewanż 1-0. Może coś o tym meczu, czy też taka podobna refleksja dużego szacunku dla Albańczyków? No na pewno dużego szacunku, z tym, że tak moja refleksja była taka, że ten kraj gdzieś zatrzymał się w latach 50. My byliśmy w latach 80. żyliśmy, oni się zatrzymali w latach 50., prawda? Tam kobiety nie miały za dużo do powiedzenia, nie wiem, czy nawet były na stadionie, bo jeden czy dwóch policjantów i dyscyplina taka utrzymana, że też robiło wrażenie. A miejsce, kraj piękny, prawda? Dzisiaj sporo na pewno zyskuje, jeśli chodzi o turystykę. Mecz niełatwy, mecz gdzieś tam przy dużym wietrze, z tego co pamiętam, wygraliśmy tam 3-2, ale no, postawili nam twarde warunki tam i też nie było łatwo tutaj. Z tym, że no bramkę przyczyniłem się, bo strzeliłem bramkę i dosyć taką ładną z woleja chyba, jak rasowy napastnik. No także to były te początki. Wygrali mecz tam 3-2, tutaj skromniej, z małym opóźnieniem mecz się odbył. Ja nie szukam bynajmniej sensacji, nie jestem naprawdę sensacjomanem, używając takiego określenia, ale na pewno trudny pojedynek, prawda? Bardzo trudny pojedynek, z tym, że my tych meczy w pucharach, no nie oszukujmy się, nie mieliśmy zbyt dużo, chociaż gdzieś tam po jakimś okresie czasu, bo przecież no, wcześniej rywalizowaliśmy z takimi tuzami jak Liverpool czy Borussia Mönchengladbach, z którą też strzeliłem bramkę na wyjeździe i z dużymi nadziejami graliśmy, a to był 86 chyba bodajże 6 rok, jeszcze wcześniej. Także jeśli chodzi o te bramki strzelone w pucharach, to no, dosyć długo utrzymywałem się na pierwszym miejscu, no chyba z Mirkiem Okońskim i z Jurkiem Podbrożnym. Dopiero ta ekipa, co teraz nas gdzieś tam przeskoczyła. No, ale może jeszcze wrócę do tych trenerów i do pracy przede wszystkim tych trenerów. Tak jak niektórzy trenerzy, ja rozumiem, że czasy były ciężkie, ale na pewno w jakimś stopniu też się przyczynaliśmy do, z ręką na sercu muszę teraz się przyznać, do zwolnienia niektórych trenerów, którzy nam nie pasowali, z tym, że tak. Jeżeli jeden trener ma plan i według tego planu pracuje i w miarę możliwości stara się pewne jednostki treningowe przeprowadzać z głową, no to bo miałem wielu trenerów, którzy to robili na nos. Na nos to u takich trenerów często to my po treningach upadaliśmy. Także no to było bez składu i ładu. I przy morderczych treningach nie było efektu tej pracy, dlatego że nie, wszystko wrzucone, wszyscy zawodnicy wrzuceni do jednego worka, jak ja to nazywam, czy nazywamy to gdzieś tam tą piłkarską gwarą, a tak się nie pracowało na zachodzie, bo jeżeli ktoś jest tam ma gdzieś tam włókna szybkościowe, no to nie może pracować jak wytrzymałościowe, a my bardzo często tak pracowaliśmy i nie było z tego żadnego efektu. Dlatego się zapytałem, czy coś sugerowałeś, że w jakimś stopniu trenera Szyczynowicza zwolniliśmy. Nie, no osiągnął jakiś tam sukces, tak. ale też obraz całego sezonu był taki, że my do końca chyba walczyliśmy o utrzymanie. Skończyliśmy na 9 miejscu, tak. ale to nie było gwarancji do ostatniego miejsca. A pracę wykonaliśmy ciężko. Z tym, że efekty przyszły później, bo właśnie była zmiana trenera, pan Henryk Apolstel, zupełnie inna praca i okazało się, że to, co przepracowaliśmy u boku pana trenera Szerszonowicza, zaczęło procentować później. No to europejskie puchary, jeszcze pewnie mamy świeżo
w oczach, w naszym, że tak powiem, wyobrażeniu ten wczorajszy mecz Realu. I tam wiemy, że no, takie elementy bardzo istotne były w tym meczu z Barceloną. Damian, no, byłeś wybrany, a propos wyprzedzam już niejako, byłeś wybrany zawodnikiem meczu, także to świadczy też o wielkiej klasie. A nie o wczorajszym meczu. Nie mówię. Natomiast mówię o meczu tym, który graliśmy my z Barceloną. Ale właśnie ten wczorajszy mecz skłania mnie jak gdyby do tego pytania, bo ta loteria rzutów karnych, ale zanim do tego zmierzę, wylosowaliśmy Barcelonę po Flamurtari i Flora. Jak szatnia przyjęła ten wybór, wskazanie losu, że to właśnie Barcelona będzie naszym rywalem? No przede wszystkim, no pierwsza, z tego co gdzieś tam w pamięć sięgam, pierwsza reakcja, no to będzie korida. ale no sympatycznie, fajnie, no zobaczymy, zwiedzimy piękny obiekt, piękny kraj. Jak przyjdzie parę osób, to też fajna atmosfera. Ale jedna rzecz w tym okresie była bardzo ważna. Ten zespół tworzył rodzinę. To nie był mocny zespół jakościowo, ale bo to mieliśmy 13-14 zawodników i na tylu się opieraliśmy. Tylko że tworzyliśmy jedność, tworzyliśmy rodzinę, tam nie było żadnych konfliktów. I myślę, że tutaj to był główny aspekt tego, że my w tych meczach potrafiliśmy powalczyć z Barceloną. Pojechaliśmy na wyjazd. Okazało się, że to prawie że była korida. Ciężki mecz. Rzadko kiedy wychodziliśmy ze swojej szesnastki, nie mówię z połowy, to z szesnastki, bo to było tyle sytuacji. Ale co się okazało, no, co nas nie zabije, to nas wzmocni. I do tego rewanżu gdzieś była analiza tego wszystkiego. I oprócz tego, że przyznaje nam szczęście, dopisało na wyjeździe, tak tutaj byliśmy równorzędnym przeciwnikiem dla no, nie ukrywajmy się, no, marki wtedy w Europie i przede wszystkim trenera, który prowadził ten zespół. Ja w tym meczu no, sporo się napracowałem, bo miałem nietuzinkowego zawodnika do krycia, a nazywał się Gary Lineker, który 2 lata wcześniej rozjechał naszą reprezentację na Mistrzostwach Świata, strzelił 3 bramki. Także no, wierzcie, że no, dużej klasy gentleman na boisku, na pewno poza boiskiem, bo żadnej, nigdy chyba żółtej kartki nie dostał. Nie dostał. Ale trzeba było być cały czas czujnym, bo był w ruchu. Jakbyśmy teraz tak były takie możliwości, taka technika, żeby zbadać, zmierzyć, ile ja tych kilometrów wtedy przebiegłem, to by było sporo na dzień dzisiejszy. Ale nie te kilometry zadecydowały, że byłeś wybrany zawodnikiem meczu, bo naprawdę umiejętności, nie wiem, tak trudno mi tutaj wyrokować, ocenić, ale wśród Państwa są pewnie tacy, którzy znają Pana Damiana osobiście, w sensie obserwacji z perspektywy trybun piłkarza Damiana Łukasika, i naprawdę umiejętności Damiana no, były no, przednie. Nie był to taki zwykły, najzwyklejszy piłkarz. Występy w reprezentacji, o których tutaj też może jeszcze chwileczkę porozmawiamy, ale właśnie ten mecz. 9 listopada 1988 rok, rewanżowe spotkanie i my faktycznie w pojedynku z Barceloną, my jako Lech nadawaliśmy ton wydarzeniom. Zanim wpadła pierwsza bramka podyktowana w rzucie karnym, którą strzelił Jurek Kruszczyński, mieliśmy dwie sytuacje. Pamiętam, Bodek Patelski zdaje się minął, który z bocznych obrońców. No i tam w bramce był też no, czarodziej bramki Antoni Zubizareta, doskonały bramkarz, chociaż naszemu Lancie tutaj nie można nic zarzucić, bo i Ryś Jankowski miał swoje dobre chwile, tak w jednym pojedynku, jak i w drugim. Damian, gramy ten mecz, czujecie to z tyłu, że nie jesteśmy tutaj chłopcami do bicia, koridy tutaj nie będzie. Tak jak powiedziałeś, kapitalny tener Johan Cruyff, no, gwiazda reprezentacji Holandii, znakomicie zapowiadający się szkoleniowiec, przeżywał też w tym momencie dużo chwil i wzlotów, i upadków. A nasz Lech no, grał kapitalnie. Zdobywamy bramkę z rzutu karnego, no i te nadzieje są, no i mecz się w końcu kończy też rzutami karnymi. One decydowały i to stąd takie może niezgrabne porównanie z tym wczorajszym spotkaniem.
seria rzutów karnych, ale zanim o nich może powiemy. Mówisz, Damian, że ciężko było wyjść nam z szesnastki. Z relacji radiowej, bo tylko taką znam, z pierwszego pojedynku, wynikało jednoznacznie, że mieliśmy trzy bardzo dobre sytuacje w pierwszym spotkaniu, a w zasadzie oprócz bramki Bogusława Pachelskiego zdobyliśmy po spalonym bramkę, co świadczyło o tym, że no może było nie wystraszenie czy przestraszenie, była siła Barcelony niewątpliwie, ale też mieliśmy sytuację tam na to, żeby, no zresztą udowodniliśmy to zdobyciem chociażby tego jednego gola. Jak ty to oceniasz, bo ty byłeś tam na miejscu, ty to czułeś lepiej. Ja myślę, że my zagraliśmy tak jak Chelsea ostatnio w tym mecz. Była taktyka, żeby po prostu ich przyjąć na w 16 i skontrować. Co nam się raz udało, oczywiście, żeby w żartach. No, na pewno też. Ten. Na serio też, bo w żartach jest. Na serio też. Tej taktyki w tym okresie u trenerów naprawdę nie było zbyt dużo. Później gdzieś tam mógłbym jednego trenera wymienić, który kładł nacisk na zdecydowanie na taktykę, gdzieś pod tym względem no, przewyższał, nawet muszę powiedzieć, że był czołów, nie wiem, czy nie najlepszym w Polsce, gdzie mieliśmy przeciwników opracowanych dzień przed meczem i czy to było gdzieś tam spotkanie na zgrupowaniu i to analiza była, ale w tym okresie no, na pewno liczyliśmy na łódź szczęścia i to szczęście nam dopisało. Muszę powiedzieć, że tak, że no, przypadkowy karny, który był w Barcelonie, to też był moim dziełem. Wyszedłem w powietrze i piłka gdzieś tam, no nie wiem, no, spadła mi z tyłu na rękę, nie było to celowe zagranie, ale sędzia podyktował. Nie ma co się dziwić, bo nie wiem, kto sędziował, ale chciał chyba trochę pomóc tej Barcelonie. Tak jakby nie mogli normalnie strzelić tej bramki. Tam był chyba skandynawski arbiter, tak jak ja pamiętam, tutaj turecki z kolei, też nam specjalnie nie pomógł. No dobrze, jest rewanż 1-1. Pamiętam atmosferę stadionu. Wszyscy, powiem taką rzecz, siedziałem w sektorze, gdzie przybyli na ten mecz kibice z Warszawy. Dosłownie kibice, no, pewnie i dzisiaj są tacy, którzy też kibicują, mimo że mieszkają tam, nawet może Lechowi Poznań. No była niesamowita radość, są te rzuty karne i ta wielka nadzieja, że uda się, finał był taki, jaki był, wiemy, no, przegraliśmy w tej serii, w tym serialu rzutów karnych, widzieliśmy wczoraj, jak to wyglądało, tak? Bramkarz niemiecki kapitalnie broni, Casillas dwa razy wpuszcza, broni, wszystko się odwraca, tak samo było i w tym meczu. No i Damian, stało się jak się stało. Trudny mecz o niesamowitych, że tak powiem, emocjach. No, trwały one do tego momentu, kiedy faktycznie już okazało się, że nie jednak nie my, ale przypominam sobie taką scenkę, kiedy Johan Cruyff, wtedy palący papierosy namiętnie, kiedy już się okazuje, że to może jednak to my wygramy, gasi nerwowo papierosa, idzie w kierunku tunelu, w kierunku nastawni, jak to my mówiliśmy w żargonie, czyli do tego pomieszczenia klubowego, ale jednak ta aura jednak sprzyjała jego zespołowi, tak? No i stało się, jak się stało. Powiem tak, po latach gdzieś tam w ogóle sobie takiej rzeczy nie wyobrażałem, żeby jakiś hiszpański trener prowadził Lecha Poznań. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że przyznał pan Baquero, że byliśmy zespołem lepszym w rewanżu. I dzięki tylko szczęściu awansowali dalej. I to akurat tutaj nie sprawdziło się to przysłowie, że szczęście sprzyjało lepszym. Bo ja też twierdzę, że w tym meczu byliśmy zespołem lepszym. Przed każdym meczem, przede wszystkim w rywalizacji pucharowej, jest tak, że przed rewanżem no są gdzieś tam dzień wcześniej na treningu, czy na rozruchu, nazywamy to rozruchem, nie angażujemy się tak jak normalnie w mikrocyklu, w ten trening, tylko luźny, ale były uderzane rzuty, strzelane rzuty karne, dlatego była taka, a nie inna kolejność. Ja po tym 120 minutach, no dzień wcześniej mi nie szło te karne, po 120 minutach, jak mówię, zrobiłem swoje, przykryłem Linekera, nic nie strzelił, nic. Jest pełna laba. I teraz będę obserwował, jak koledzy, którzy się wykazali dzień wcześniej, będą te rzuty karne wkładali sobie za redzie.
No i się dobrze... Ale nie przewidziałem jednej rzeczy, że to się nie skończy w pierwszej serii. Tak jest. Po czym okazało się, bo ja byłem gdzieś tam, nie wiem, no, może dziesiąty, może któryś tam z kolei, ale daleko byłem. Nie szósty. No na pewno nie, na pewno nie. Po czym okazało się, skończyła się pierwsza seria. No i jest kolejność. I tak patrzę, a tam z tyłu nikogo nie ma. Ja tylko zostałem na tych karnych. Koledzy gdzieś tam, no, nie wytrzymali. I do mnie, idź, to nic się nie stanie, przecież to, spokojnie uderzysz, popatrz tylko w którą stronę. Ja fajnie, tak? No, dobrze, no to idę i uderzamy. A fakt, że siedzą gdzieś tam na tej murawie, obserwowałem, w którym kierunku najczęściej idzie Zubizarreta. I no, tak chciałem uderzyć tą część, którą uderzyłem, tylko poszła w poprzeczkę, a nie w ramkę. Troszeczkę wyżej. I wracając do tego, no ten Krójf był chyba przy Pachelskiego uderzeniu, już był tak. Gdzieś tam w tunelu. Już to był ten moment, Bodek też nie wytrzymał, ale uwierzcie, że no, gdzieś tam ta psychika. My myślę, że przegraliśmy nie tyle umiejętnościami, co samym podejściem, samą atmosferą. Tam wychodzi inaczej, to funkcjonuje. Tam na pewno już gdzieś był psycholog, tam na pewno ładowanie było oprócz normalnego treningu fizycznego, tam było poprzez inne osoby ładowanie mentalne. Kogo tam macie? Frajerów macie, to tam jedna, druga, trzecia i kwestia tylko, no ona też nie było tego, my to mogliśmy tylko pomarzyć o takich współpracownikach dla pierwszego trenera, czy w ogóle, a mówię, jednak no, ta dyscyplina potrzebuje takich też fachowców, prawda, bo to jest 20-25 na dzień dzisiejszy, 25 osób, które funkcjonuje i gdzieś musi się zgrać, gdzieś musi w jednym kierunku iść. No. Zobaczmy, skupiliśmy się przy tych karnych, ale tak jak Damian właśnie mówi, tutaj to jest racja, to byli piłkarze już takim, jak to się mówi, mocnej Europy, to był zespół, zresztą to jest klub, prawda, który zawsze mierzył wysoko. Gdzieś pewnie w podświadomości były te elementy, o których mówi tutaj Damian, ale proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, bo tutaj też właśnie pogościliśmy osobę pana Johana Cruyffa, który z tym papierosem poszedł, Pachelski strzela, broni Antoni Zubizarreta. Zubizarreta zdecydowanie wcześniej wykonał ruch do piłki, sędzia nie był taki łaskawy, jak w przypadku Jarka Raszkiewicza. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie taki moment, a może ja w ogóle opowiadam o tym, ale pewnie celowo i mam taką świadomość. Proszę Państwa, kiedy Jarek Raszkiewicz oddał strzał na bramkę, nie powiódł się, tak? Przestrzelił. I odszedł nie zgodnie z protokołem, że tak powiem, do zawodników, tylko w stronę szatni. I kiedy podszedł do piłki Alessanko, sędzia wychwycił i nakazał powtórzenie rzutu karnego strzelanego przez Alessanko, to był turecki arbiter, z tego tytułu, że Araszkiewicz znalazł się w niewłaściwej strefie boiska. Proszę zobaczyć, jak szczęście sprzyja tutaj, no i tak jak to właśnie Damian powiedział. Następuje powtórzenie i Alessanko ponownie przestrzelił. I to był ten moment, kiedy Johan Cruyff nie wytrzymał, przypalił, wygasił i już był gotowy do wyjścia do szatni, a później stało, jak się stało. Proszę Państwa, rzucił palenie. Nie od razu bezpośrednio po tym spotkaniu. Proszę Państwa, i proszę zobaczyć, my gramy dalej, kibice, stadion zamarł, cisza była. Ale ja pamiętam, ja to mówię ze wzruszeniem i z ogromnymi, że tak powiem, emocjami, kibice wstali i wrzęsistymi brawami, powiem inaczej, to była piękna radość. Dla tych, którym oddaliśmy cześć, pokonanym, ale nie do końca pokonanym. Lepszy. Dokładnie, to była piękna porażka. Piękna porażka, świetne określenie. Piękna porażka ze strony kibiców. No, już nie mówię o tym dopingu, który cały czas nam towarzyszył przez 120 minut i w trakcie rzutów karnych. Zawsze byliście najlepsi, do tej pory wam to zostało, także no, to nie będę maślił.
chociaż od czasu do czasu potrzeba. Ale mówię, to była piękna porażka, na którą na pewno nie zasłużyliśmy. I proszę Państwa, dalszy bieg wydarzeń, podobny jak w przypadku Liverpoolu, kiedy Liverpool wyeliminował nas wcześniej, sięga po puchar. Po puchar, zdobywców pucharów sięga, krocząc po naszym, że tak powiem, po tych gruzach ulicy Bułgarskiej, sięga również Barcelona, tak? Czyli popatrzmy, z jakimi potężnymi firmami, że tak powiem, mierzył się Lech i wcale nie dochodziło do koryt, do Waterloo, no dochodziło do różnych sytuacji, było różnie. Ale Damian, został ten żar tego wspomnienia i gdyby nie ta historia, no bo wiesz, piękna jest historia naszego klubu, on ma już 90 lat i wkracza kolejne, następne, oby przynosiły takie wydarzenia, o których ty mówisz, albo jeszcze większe sukcesy, choć już i współczesnym nam teraz, dziś żyjącym, z tobą łącznie, przychodziło przeżywać wielkie radości tego Lecha, który niedawno mierzył się i z Juventusem, i z Manchesterem City, tak, odnosił sukcesy. Damian, kończy się... Przerywam, ale analizuję i się zastanawiam, czy to by był jakiś przełom w tym, co dzisiaj, bo jednak nie wiem, jaka by była sytuacja z Cruyffem, prawda? Tak. Jeżeli byśmy ich wyeliminowali, czy Cruyff by nie stracił pracy i mogłoby dzisiaj nie być tej dla mnie no, świetnej, pięknej Barcelony, która dzisiaj wykonuje sztukę, tak, dla kibiców. No, od tego momentu oczywiście stałem się fanem Barcelony i też Cruyffa i też tej myśli szkoleniowej, bo nie ma nic piękniejszego dla zawodnika, jak wychodzi na mecz i jest bardzo często przy piłce, prawda? I no to w tym wszystkim chodzi. Po to się trenuje przez cały tydzień, żeby ten efekt końcowy był w meczu. Oprócz tego, że się ten mecz wygrywa w pięknym stylu, no to się ma z tego satysfakcję, że nie byłem raz przy piłce, tylko bardzo często, prawda? No i myślę, że no nie wiem, no trudno mi ocenić, jakby to się zakończyło. Ładna lekcja futbolu. No, żyliśmy tym meczem niejednokrotnie, ci kibice, którzy go przeżyli, czy piłkarze, wracają do niego jako do takiego, nawet bym powiedział, nazwałbym to klasyku, w sensie emocji, które spotkały polskich kibiców, bo zaznaczę jeszcze raz, na tym stadionie naszym przy ulicy Bułgarskiej byli kibice z całej Polski. Wszyscy kibicowali Lechowi i wiem, jestem o tym święcie przekonany, oczywiście oprócz grupki kibiców z Barcelony, którzy też w ten chłodny wieczór zasiedli na naszym stadionie. Damian, niejedną jeszcze, że tak powiem, gorzką pigułkę czy gorzką porażki przeżyłeś też wiele wzlotów. Były jeszcze Mistrzostwo Polski i Super Polski z trenerem Kopą i z panem Andrzejem Strugarkiem w relacjach pewnie bliższym, w sensie tym, że bardziej równolatek pan Andrzej Strugarek. Później mamy sezon 91-92 i pan Henryk Apostel i ponowne kolejne duże sukcesy. Damian, szybko ta kariera przebiegała, a jednak ten przeplataniec, że użyję tego określenia, to wniesiemy twój wkład w występy w reprezentacji Polski.